Dzień dobry, drodzy Państwo. Za 12 dni tutaj na tym stadionie, co do minuty dokładnie o tej porze, wystartuje ponad 500, mamy nadzieję, że bliżej 1000 biegaczy. Anvil Półmaraton Włocławek, największa impreza biegowa w regionie, gospodarz nasze miasto, partner, sponsor strategiczny, sponsor tytularny Anvil S.A., organizator Wectra Włocławek, przedstawicieli wszystkich tych podmiotów. Witam serdecznie. Pan prezydent Marek Wojtkowski, pan Andrzej Kisielewski, dyrektor do spraw personalnych Anvil S.A. i pan Marek Wudecki, prezes LKS Wectra Włocławek. Drodzy Państwo, oddam głos prezydentowi, który zapewne zaprosi włocławian i gości na tę imprezę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. No przede wszystkim chcę rozpocząć od zaproszenia wszystkich mieszkańców Włocławka, ale nie tylko, bo rzeczywiście jest to kolejna edycja półmaratonu włocławskiego. Bardzo się cieszę, że możemy ją organizować właśnie z firmą Anvil S.A., której przedstawicielem jest pan dyrektor. To jest dla nas niezwykłe wydarzenie, ponieważ my jesteśmy organizatorem, ale oczywiście zorganizowaliśmy konkurs na to wydarzenie i tutaj ciężar organizacji wziął na siebie klub LKS Wectra Włocławek. Ale oczywiście chcę też powiedzieć, że bez wsparcia, bez nie tylko logotypu, ale przede wszystkim bez wsparcia finansowego Anvil S.A. byłoby nam znacznie trudniej. Za to bardzo dziękuję przedstawicielom firmy Anvil i panu prezesowi za osobiste zaangażowanie. Drodzy Państwo, tak jak pan dyrektor powiedział, jest to rzeczywiście największa impreza biegowa naszego regionu i jestem przekonany, że będziemy czynić wszystko, żeby ta impreza cały czas się rozszerzała, żeby grono uczestników, a także i sponsorów się sukcesywnie powiększało. My jako miasto będziemy w tym uczestniczyć, bo uważamy, że przed bieganiem, przed półmaratonami jest ogromna przyszłość. W tej formie rekreacji tkwi potencjał, dlatego też będziemy wspomagać. Tegoroczna edycja, tak jak słyszeliśmy, już 500 uczestników, ale w związku z tym, że jeszcze mamy kilkanaście dni do rozpoczęcia, więc sądzę, że rzeczywiście będzie ta liczba oscylować wokół 1000 i bardzo byśmy się z tego cieszyli. Chcę też zapowiedzieć, że półmaraton będzie przebiegał ulicami Włocławka, aczkolwiek rozpoczyna się i kończy na stadionie miejskim. Będą też specjalne imprezy biegowe dla różnych grup wiekowych. Każdy z uczestników, w tym również i trzyletnie dzieci, z tego co pamiętam, otrzymają pakiet startowy i dodatkowe upominki. A też chcę powiedzieć, że uczestnikami półmaratonu włocławskiego będą gwiazdy, bez których trudno sobie oczywiście wyobrazić promocję takiej imprezy biegowej, bo będzie Paweł Czapiewski, znany nam ośmiometrowiec, no i oczywiście nasza Katarzyna Kowalska, którzy także w tym półmaratonie będą biegli. Także, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam, bo będzie to niebywałe wydarzenie. I jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym z Urzędu Miasta, panu dyrektorowi Osirowi, no i przede wszystkim też firmie Anvil S.A. za zaangażowanie organizacyjne i finansowe. No i oczywiście klubowi sportowemu LKS Wectra, który wziął na siebie ciężar organizacji. Panie dyrektorze, możemy? Witam Państwa serdecznie. Jak tu już było powiedziane, 12 dni to jest ten ostatni czas, kiedy większość zawodników, sam jestem amatorem i często podejmuję decyzję o starcie tuż przed biegiem. Oczywiście na ten półmaraton zapisałem się już kilka miesięcy temu. Ale zachęcam wszystkich, żeby ci, którzy się jeszcze nie zapisali, aby się właśnie wpisali na listę startową, dlatego że ten półmaraton jest wyjątkowy, bo tak jak już tutaj pan prezydent powiedział, z jednej strony jest to największa impreza biegowa w regionie, po drugie są gwiazdy, bo czy Paweł Czapiewski, 800 metrów, pamiętamy jego występy, chętnie się z nim zmierzę na bardziej mi bliskim dystansie, zobaczymy. Zachęcam też innych do takiej rywalizacji.
Pragnę też poinformować, tutaj też już pan prezydent powiedział, te biegi dla najmłodszych. To jest taka inicjatywa, która ma wzbudzić zainteresowanie wśród naszych tutaj mieszkańców Włocławka. Dzieci od 3 do 9 lat na dystansach takich początkowych 100 do 500 metrów, gdzie każdy jest zwycięzcą i każdy dobiegnie jako zwycięzca. A może wśród tych właśnie młodych ludzi będzie następczyni naszej Kasi Kowalskiej, której karierę sportową Anwil wspiera i za kilka albo kilkanaście lat Państwo jako dziennikarze będziecie mogli usłyszeć od takiej osoby, że pierwsze kroki swoje stawiała tu na stadionie Mosiru i osiąga w danym momencie rezultaty, z których jest dumny cały kraj. Oczywiście na tej imprezie będą startować pracownicy Anwilu, podobnie tak jak Kasia Kowalska w ramach Anwil Team. Zaprosiliśmy również pracowników innych spółek grupy kapitałowej, żeby tutaj wspólnie razem uczestniczyć i móc cieszyć się bieganiem. Dlatego też czeka nas naprawdę, naprawdę wiele emocji i zachęcam wszystkich Włocławian, tych, którzy nie pobiegną w półmaratonie, aby przyszli tutaj na stadion albo na trasę. Trasa 21 km jest tak naprawdę, każdy ma blisko na tą trasę, można powiedzieć, bo jest ona dosyć długa, po to, żeby uczestniczyć w tym, bym powiedział, święcie biegania, tak? Bo zobaczycie Państwo, ci, którzy nigdy nie kibicowali, że zawodnicy, sam jestem takim zawodnikiem, naprawdę zwracają uwagę na to, ilu jest kibiców. Ja się cieszę razem z tymi kibicami, jak biegnę i widać też, że ten bakcyl. Sam się tak zaraziłem, obserwując taki bieg. Zachęcam wszystkich Włocławian do tego, aby wspierali tych kilkuset zawodników w tym święcie. Dziękuję. Panie prezesie, więcej o kwestiach organizacyjnych, zapisywaniu się i samym biegu poprosimy. Zapisywać się możemy do samego końca, z tym, że taką zniżkę, to jak, tak jak powiedział pan dyrektor, mamy do końca tego miesiąca, natomiast później będzie już nieco więcej pieniędzy trzeba będzie wysupłać, żeby uczestniczyć w półmaratonie. Oczywiście zachęcamy bardzo, chcemy pobić ubiegłoroczny rekord. Przypomnę, że w ubiegłym roku ukończyło półmaraton 456 zawodników, startowaliśmy z granicy 300, później było 400, także myślimy, że w tym roku chcielibyśmy, żeby to było oczywiście te 900 osób, które jest naszym limitem, natomiast ile będzie, pokaże dokładnie czas, za te 12 dni będziemy wiedzieli dokładnie. Chciałem jeszcze raz tutaj podkreślić tą Kasię Kowalską, najszybszą kobietę w Polsce będziemy mieli w naszym półmaratonie. Jeżeli chodzi o wielkie osoby, to niedawno w niedzielę odbył się 39. Orlen Maraton i wygrał tam Błażej Brzeziński, który wygrał w pierwszej edycji naszego wrocławskiego półmaratonu, także okazuje się, że tutaj biegają ludzie, którzy biegają szybko, którzy są znani w Polsce i znaczni w Polsce. Oczywiście startujemy o godzinie 11. Trasa nieco zmieniona w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmieniona ze względu na remont mostu stalowego. Dlatego bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy w niedzielę jeżdżą mostem. W niedzielę most będzie przejezdny, także nie ma żadnego problemu. Również mieliśmy pewne kłopoty w związku z remontem sieci na ulicy Wysokiej, ale to pobiegniemy sobie Rysią i Rolną i nie będzie żadnego problemu. A te trasy wykonaliśmy razem z atesterem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w sobotę i zabrakło nam trochę metrów, w związku z tym ta końcówka będzie ulicą Leśną do ulicy Piaski, Ptasią, przy Hali Mistrzów i wbiegamy na stadion, także końcówka nieco zmieni się z informacjami tymi, o których mówiliśmy nieco wcześniej, ale jest ta odległość ponad 21 km zachowana, tak jak powiedział pan dyrektor, start i meta oczywiście na bieżni stadionu lekkoatletycznego. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcieliby kibicować. Punkty odżywcze, bardzo istotna rzecz dla każdego biegacza na trasie, na 5 kilometrze na ulicy Kruszyńskiej, na 10 kilometrze na ulicy Wienieckiej i na 15 pięknie usytuowany przy browarze B i myślimy, że tam nawet ktoś by przy tym punkcie odżywczym grał, żeby umilić czas biegaczom. W związku z tym jak najbardziej zapraszamy kibiców, którzy będą mogli kibicować biegaczom na trasie. Bardzo to pomaga, no wiemy, że pomaga to piłkarzom, pomaga to koszykarzom, pomaga również lekkoatletom naprawdę. Także zapraszamy wszystkich do kibicowania. Tych, którzy będą szli na mszy albo wychodzili z mszy, również zapraszamy, żeby poklaskać tym osobom biegnącym.